Cześć, tu Paweł z BalticBHP.pl. Witajcie w odcinku numer 134. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować bardzo ciekawy model buta do pracy. Buta przeznaczonego do naprawdę ciężkich prac, do ekstremalnych warunków pracy. To jest but z nowej kolekcji firmy Strauss, w kolekcji jesień-zima 2018. But ten nazywa się Nereus i jest naprawdę solidnym produktem, który ma wytrzymać naprawdę ekstremalne warunki. Zobaczcie sami, jak ten but fajnie wygląda. Wierzchnia warstwa buta to jest bardzo mocna mikrofibra, dodatkowo pokryta gumą, dzięki czemu ten but jest bardzo mocny i ta górna część jest bardzo wytrzymała. Jak widzicie, nie wiem, czy kamera to dobrze uchwyci. O, myślę, że teraz będzie dobrze widać. Górna część jest przyszyta do podeszwy. Nie jest to tylko ozdobna guma, która bardzo często występuje jako imitacja szycia butów. Te buty, górna część do podeszwy jest przyszyta, dzięki czemu one są super wytrzymałe i nie będzie tutaj dochodziło do rozklejania się tej części, ponieważ ona jest przyklejona plus do tego jeszcze przyszyta. But jest w całości wodoodporny, a to przez zastosowanie membrany Driplex, o której już Wam mówiłem przy prezentacji innych produktów firmy Strauss. But oprócz tego, że jest wodoodporny, to jest jeszcze wiatroodporny i oddychający. Dzięki membranie Driplex możecie spokojnie, swobodnie pracować w wodzie, bez obawy, że ten but w jakimkolwiek momencie przemoknie i będziecie czuli jakiś dyskomfort. Ten but jest butem S3, zabezpieczony jest metalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową, która dodatkowo jest przepleciona włóknami ceramicznymi, dzięki czemu ona jest bardzo, bardzo wytrzymała na przekucia, przebicia i uderzenia tutaj od spodniej części podeszwy. Podeszwę w tych butach dostarcza marka Vibram, którą znacie na pewno z wielu produktów outdoorowych. To są bardzo, bardzo dobre podeszwy, bardzo mocne podeszwy, dodatkowo z tym ciekawym bieżnikiem samoczyszczącym się. Ustawienie tego bieżnika, jak widzicie, on jest bardzo, bardzo gruby, nawet gdzieś tam około centymetra ma. Poprzez konstrukcję on jest dodatkowo samoczyszczący się, więc w momencie, kiedy chodzicie, wszystkie brudy, które gdzieś tutaj się przylepiają, powinny od tej podeszwy się odczepiać. Dodatkowo podeszwa Vibram jest odporna na temperaturę do 300 stopni, więc swobodnie możecie pracować w tych butach w naprawdę ekstremalnych warunkach. Dodatkowo jak na buta S3, on jest dość elastyczny. Nie ma tutaj takiego usztywnienia, jak to w butach czasami bywa, szczególnie w butach takiej konstrukcji jak ten, bo on jest bardzo mocny, bardzo taki solidny, bardzo duży, ale znowu nie jest bardzo ciężki. Waży 740 gram, ten oto model to jest akurat rozmiar 42, 740 gram, więc nie ma tutaj tragedii. Fajnie umocowane są, jak widać, szlufki sznurówek. Jak widzicie, to jest bardzo, bardzo wytrzymały plastik. Dodatkowo jest jeszcze umocowany tutaj teraz myślę, że będzie dobrze widać, na metalowym napie, dzięki czemu on jest bardzo wytrzymały i tak. Wszystkie sznurówki są mocowane na plastiku. Tutaj dodatkowo są takie zapinki, które można przełożyć sznurówkę, zapiąć i już nie musicie sznurówki zaciągać, bo ona automatycznie będzie tutaj zablokowana tym zapięciem. O, widzicie, ja je teraz zapiąłem i sznurówka się bardzo mocno trzyma. Do samej góry są te plastikowe zaczepy z metalowymi nitami. W środku oczywiście użyty został materiał, który ma powstrzymywać przed rozwojem bakterii, powstrzymywać przed powstawaniem brzydkiego zapachu w środku. No, but wygląda na toporny, ale powiem Wam, że toporny to on nie jest. Wygląda tak, jak wygląda, ale zobaczcie, jak ten but wygląda na nodze. Myślę, że za jakiś czas już będę potrafił składać filmy, więc będę je składał tak, żebyście dokładnie wszystko widzieli, żebym nie musiał przenosić kamery i pokazywać Wam tego w ten sposób. Zobaczcie, jak wygląda ten but na nodze. Powiem Wam, że wygląda jako bardzo mocny, bardzo solidny, ale jest naprawdę super wygodny.
Język jest bardzo wysoko wszyty do tego, gdzieś do tego miejsca. Można spokojnie stać w wodzie, to jest cała ta skorupa jest wodoodporna, więc idealnie. Myślę, że nawet miłośnicy wędrówek górskich mogliby te buty wykorzystać do chodzenia, bo co mnie pierwsze zdziwiło w tych butach, to ilość miejsca na palce. Naprawdę, jak mówiłem wam o butach Base, że one mają bardzo dużo miejsca na palce, to tutaj w tych butach jest naprawdę bardzo dużo miejsca i można swobodnie te palce podkurczać, wyprostowywać i ruszać nimi bez żadnego stresu. Zobaczcie, jak te buty fajnie wyglądają, są super, super wygodne. A do tego jeszcze naprawdę, naprawdę bardzo dobrze wyglądają. I ten kolor, który ja mam dzisiaj tutaj dla was do prezentacji, moim zdaniem jest najfajniejszy z tych wszystkich kolorów butów tego modelu dostępnych na rynku. Wysoki, mocny język, który dobrze zabezpieczy. Tutaj dodatkowo jeszcze jest dookoła taka jakby szczotkowana, nalana guma, dzięki czemu ten but tutaj w tych miejscach najbardziej narażonych na jakieś uderzenia zewnętrzne jest dodatkowo wzmocniony. Myślę, że to jest świetna pozycja dla tych wszystkich, którzy szukają buta do ciężkich warunków, do pracy w ciężkich warunkach, gdzie wykorzystanie tego typu obuwia jest niezbędne. Znowu wracam ja. Także, tak jak mówiłem, bohaterem dzisiejszego odcinka był but firmy Engelbert Strauss do użytku ekstremalnego. Bardzo fajny, bardzo ciekawy. Jeżeli spodobały wam się te buty, tu pod spodem zamieścimy link, pod którym opiszemy wszystko, co niezbędne chcielibyśmy, żebyście wiedzieli na temat tych butów. Ja oczywiście ze swojej strony zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Tam staramy się pokazywać wam tego typu produkty jak ten dzisiaj. Wszystkie nowości, które pojawiają się na rynku, będą się przewijały przez nasze wszystkie portale. Ci wszyscy, którzy oglądają nasze filmy na YouTube, zapraszam oczywiście do subskrypcji, żeby być na co dzień z tym, co tam się dzieje. Przypominam, że codziennie pojawia się nowy film, codziennie promujemy jakiś fajny, nowy, ciekawy produkt, który może wam się spodobać. Z mojej strony to już tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.